I na Pucharze Polski gra BJJ w grapplingu Pana, więc się pomylił. Naszym gościem jest Kalina Sulika, jeszcze nie da się kobiet. Oto dowód. Tutaj większy dowód. Miałem z roboczą wstążką chwilowo, tak. Zadowolona jesteś z siebie? No i bardzo, nie spodziewałam się, że to się będzie. Słuchaj, mało ogólnie kobiet w Polsce trenuje jiu-jitsu, a już w ogóle mało jest kobiet, które godzą pracę zawodową z tym hobby. Powiedz mi, jak tobie się to udaje? Oj, pracuję na pełen etat. Świetnie. Na kilku godzinach. Staram się jak mogę trenować. Nierzadko wychodzi w ten sposób, że to nie ma tego czasu. Czyli miniony rok, na 2015, na 2016. Przepuściłam do tego. Ale ogólnie staram się jak mogę. Przynajmniej dwa razy w tygodniu, czy do roku, to staram się trenować. Ale jednak starasz się czynnie uczestniczyć w tych zawodach, bo we wszystkich na pewno zawodach, które są chociażby w kino albo w okolicy, to tam zawsze jest, starasz się pojawić. Tak, nie zawsze. Znaczy nie, często. Ale próbuję i ostatnio byłam na zawodach na Mistrzostwach Polski ABCC. Teraz jestem tutaj. Tyle mam w założeniu, żeby ten rok spędzić troszkę tak aktywnie, jeżeli chodzi o uczestnictwo w zawodach. Może z tego względu też, że obserwuję, że mało kobiet jest. Niektóre z nich bardzo chciały ćwiczyć i na zawodach wystąpić, a mają z kim walczyć, więc jest to też motywacja, żeby chociaż uczestniczyć. No jest też fajną, może być fajną motywacją dla kobiet, które zawsze rodzina, dom, praca i nie ma czasu na jiu-jitsu, a ty jednak jakoś się znajdujesz to i widać, że tak naprawdę fajnie się tym bawisz. Widać, że sprawia ci to przyjemność. Owszem, dokładnie, ale myślę, że nie trzeba tutaj mieć takich założeń stricte zawodniczych i... Znaczy, no wiadomo, jeżeli, nie trzeba się bardzo napinać. Tak, jeżeli myślimy w ten sposób, że robię to hobbystycznie, to naprawdę uważam, że każdy może znaleźć ten czas. To jest tylko kwestia, czy chce. I organizacji tego czasu. Organizacji tego czasu, ale głównie chce. Jeżeli coś chce, to sobie organizuje ten czas. A jak przebiegł dzisiejszy walk? Jesteś zadowolona? Oj, bardzo. Właśnie jestem taka zmieszana, zmieszana po walce z Martą Czarecką. Muszę przyznać, że... Marta, waga ciężka. Była to emocjonująca dla mnie walka. Trudna. I chciałam walczyć naprawdę z nią. Cieszę się, że to się przydoszło, bo jest wymagającą za tą walkę. No na pewno. I jestem dumna z tej walki, pomimo, że przegrałam, ale naprawdę już myślę, że... Znaczy, masz mocny opór. Próbowałam. Jestem zadowolona z tego. A jakie ewentualnie dalsze plany startowe? Mistrzostwa Polski na jesieni. To jeszcze daleko, daleko. Ale po drodze, w sumie nie wiem, to jest też często spontan, bądź od czasu, jak mi pozwoli, bo też czekają mnie niestety wyjazdy z Lwowa. To zawsze odciąga od tych pieniędzy, tak, prawda? Tak, ale myślę, że będę startować w tych zawodach bez względu na to, czy będę w jakiejś super formie, czy nie, bo pomimo, że poziom niejednokrotnie jest wysoki, to jednak można startować na takim, jak my ludzie i bez jakichś takich natężeń, treningu z natężeniem i pod kątem. Znaczy w jiu-jitsu, przynajmniej ja tak to odbieram, mało jest takich złych emocji, naprawdę te starty są zazwyczaj, nawet jak się przegrywa, to jest pozytywne. Tak, właśnie tak się czuję. Spotyka się, wiesz, kółko tych samych ludzi, się poklepuje z nimi, jest po prostu przyjemnie, fajnie, przynajmniej ja tak to odbieram. Dokładnie to samo. Także co, życzę ci powodzenia w dalszym łączeniu właśnie hobby z pracą zawodową. Gratuluję sukcesu. No i obserwujcie Karinę, bo Karina naprawdę bardzo ładnie walczy, konsekwentnie. I musimy się tym zdarzyć. To pomału, pomału. Także uważajcie. Jeszcze może osiągnąć jeszcze większy sukces. Dziękuję.